Państwu, rozpoczynamy kolejny odcinek programu Autorozmownych. Dzisiaj w ten piękny, słoneczny, ale mroźny dzień naszym gościem jest Krzysztof Korsak. Witam Cię, Krzysiek. Cześć, witam wszystkich, witam. Krzysztof, założyłam najmodniejszy, wylansowany przez mistrza naszej reprezentacji kolor żółty, złoty, a złoty i czarny to, jak wiadomo, barwy twojej firmy. Wow, ale metafora. Metafora niezła. No ja, tu wczoraj, co? Myślałeś na tym wczoraj? Myślałam, zasypiając, mówię, zakładam mój kolor Wojtka Szczęsnego i mówię, jak tu przejść do smacznej diety? Szaleństwo. Ale... A ja dzisiaj wyjątkowo, zobacz, górę mam zieloną, dół mam tylko czarny. No, dobra. Ja zawsze na czarno, także, no ale zieleń to wiesz, kolor nadziei, też kolor zdrowia, ekologii, także tak, czyli czarny, zielony, ale czarny, złoty to jest wasza barwa, wasza marka Smaczna Dieta obchodzi w tym roku 10 urodziny. Brawo! 100 lat! Smaczna Dieta, czyli co? Opowiedz jakby widzom, którzy nie mają pojęcia o tym, jaką firmę prowadzisz. Smaczna Dieta, czyli restauracja w pudełku. Mhm. To jest takie nasze hasło, którym się jakby podpisujemy. I usługa polega na tym, że dostarczamy klientom posiłki na cały dzień. 5 posiłków, torebeczka, stoi sobie ładnie pod drzwiami, rano się otwiera drzwi, zagląda, już ma się jedzenie, codziennie nowe, codziennie inne. I też my się charakteryzujemy tym, że jesteśmy taką dietą pudełkową premium. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy takim Mercedesem wśród diet. I jakby w tą stronę mocno poszliśmy. Kiedyś byliśmy bardziej, nie wiem czy marki mogę używać, ale powiedzmy, no nie wiem, Oplem, tak, który też jest super samochodem w ogóle, a teraz wyszliśmy raczej na półkę Mercedesa. Jednym tutaj z naszych takich wyznaczników jest nas szef kuchni, Dawid Szkudlarek, znany zresztą tutaj pewnie telewizją, bo jest gorzowianinem, wygrał między innymi konkurs Top Chef, który był w telewizji Polsat, wygrał też 2 razy taki polską edycję najważniejszego konkursu kulinarnego świata Bocuse d'Or. Także tak to w skrócie wygląda. A powiedz, opłacało się pójść właśnie w tę markę premium? Czy to oznacza, że klienci wracają do jakości? No tak, jakby zawsze jak coś jest jakościowe, no to walczysz o klienta jakością, a jak coś się stanie, to musisz walczyć ceną. A też może być taka sytuacja, że wejdzie jakaś korporacja, która zawsze ma środki na to, żeby walić cenę jak najniższą, nawet specjalnie czasami obniżać cenę po to, żeby wyniszczyć powiedzmy konkurencję, tak? A tutaj jakby mając, jakby to tak jak się mówi, bądź sobą, a będziesz kimś. No to jakby robiąc jakoś, no to zawsze też się wyróżnisz i po prostu ciebie będą kojarzyli jako tą markę jakąś, która się wyróżnia, a nie jako markę, która jest po prostu tania. No właśnie powiedz o tym waszym designie, do którego ja nawiązuję, który jest dla mnie jedną z kluczowych rzeczy, kiedy wybieram właśnie waszą dietę. Jakby opowiedz, jak to powstało w ogóle, jak fajnie to utrzymujecie, jak piszecie te karteczki dla klientów codziennie, jakby opowiedz o tych szczegółach, które tak naprawdę was wyróżniają bardzo mocno. Ja jestem fanem marketingu i copywritingu i w ogóle od zawsze lubiłem takie rzeczy. Też wykładam na naszej uczelni gorzowskiej marketing. Zresztą spotkałem moją studentkę Martę, która u ciebie... Pozdrawiamy Martę, cześć Marta, yo, yo. Marta, twoja fanka, pierna. Tak, tak. No nie, bez przesady. Nie, ja ci to mówię. No ale ona później będzie grała, w ogóle nie mówmy takich rzeczy, że ktoś jest moim fanem. I gdzieś tam jakby od zawsze to było ze mnie naturalnie to wychodziło. Czyli ja nie musiałem jakby dbać o marketing na zasadzie okej, marketing trzeba robić, tylko po prostu marketing sprawił mi też przyjemność i staramy się, żeby to wszystko ładnie wyglądało estetycznie. No jakby w dzisiejszych czasach jakby niektórzy mówią, że tam nie potrzeba reklamy czy coś takiego, no ale to jest tak jakbym chciał ciebie poderwać, bylibyśmy na jakiejś imprezie, byłoby ciemno, a ja bym mrugał oczkiem. No to jakby raczej byś tego nie dojrzała, nie? Tak samo jak wchodzimy do jakiegoś Rossmana czy czegoś innego i widzimy, wiesz, pasty Blenda i Colgate, one nam się rzucają w oczy, bo są najczęściej reklamowane i zazwyczaj sięgniemy po którą z nich. Także no jakby ten marketing, ta reklama jest cały czas potrzebna i tak dzisiaj wygląda ten świat. Także no też staramy się, żeby to wszystko było ładne, estetyczne, jemy oczami, ale też wybieramy oczami. Mhm. No a właśnie powiedz jeszcze o swojej ekipie, która tak naprawdę przez te 10 lat rozbudowywała się szalenie. Właśnie opowiedz o tych wszystkich pionach, działach, które pracują w Smacznej Diecie, abyśmy dostali
sobie codziennie takie, takie pyszne jedzonko? No to zaczynaliśmy w ogóle od tego, że zakładałem smaczną dietę razem z moim wspólnikiem Andrzejem Stefanowiczem, no tak jak już powiedziałeś, 10 lat temu. I na początku to Andrzej w ogóle wymyślił ten pomysł, a powiedzmy, że ja to spinałem wszystko później w całość. I jakby to wyszło na początku z tego, że Andrzej jest dyplomowanym dietetykiem, a ja gdzieś tam miałem jakąś kontuzję kolana, musiałem się przenieść na siłownię i jakby jak siłownia, to też diety. Także byłem praktykiem diety. Gdzieś tam to połączyliśmy, a gotowała wszystko Andrzeja mama Anita, którą także pozdrawiamy. I tak to gdzieś tam sobie na początku hulało. No ale na początku właśnie, no ale to ile robiliście posiłków? Jak zakręciliście pierwszego klienta? Jak to wygląda? Czasami było tak, że nawet robiliśmy, mieliśmy dwóch klientów dziennie. Także musieliśmy rozwozić paczki do dwóch klientów dziennie. No, tak. I to ja rozwoziłem, Andrzej rozwoził. W ogóle no jakby wszystkim na początku my się zajmowaliśmy, a może powiedzieć nawet, że ja, bo Andrzej jeszcze miał inną pracę. No. Także jakby bardziej on tylko koncepcyjnie pracował, a ja jakby w praktyce to robiłem. No i później jakby klienci zaczęli gdzieś tam dochodzić. My byliśmy w ogóle jedną z pierwszych tego typu usług w Polsce. Może wtedy było, nie wiem, z 5 na rynku, może 7, gdzieś tam we Wrocławiu, gdzieś w Warszawie. No i te klienci zaczęli dochodzić, no to musieliśmy też powoli zatrudniać nowych pracowników. No i w tej chwili dobiliśmy tam do około 50-60 pracowników, także firma już wygląda tak, że ma zorganizowane działy. Mamy na przykład dział kierowców i menadżera do spraw kierowców, Adriana, też pozdrawiamy. Mamy Kamilę, która jest menadżerem do spraw biurowych, ale też pomaga im w marketingu. Mamy dwie dziewczyny do obsługi klienta fantastyczne, Sylwia i Klaudia, które zawsze są do dyspozycji klientów. Tak, one zawsze. Tak, mamy szefa kuchni Dawida Szkudlarka, mamy, no 60 osób nie wymienię, także, ale ale że na przykład pozdrawiam. Jest dział, co? Desery, obiad? Dokładnie, też mamy podzielone to tak jak te najlepsze kuchnie na świecie, też z gwiazdkami Michelin mają taki powiedzmy podział na sekcje, no to u nas też się okazało, że najlepszy będzie podział na sekcje, czyli jest sekcja obiadowa, sekcja podwieczorka, sekcja kolacji. Czy tak? Nie, pracują razem, jest tam zawsze lider, zastępca lidera, także oni też fajnie pracują i widzę w ogóle, że te ekipy tak się pozgrywały. No. Czyli na przykład mówią sobie tam, o, najlepsza sekcja obiadowa itp., albo jakaś tam super sekcja podwieczorka, także widzę, że to jest takie, też ich tam nakręca, ale też ważne jest to, żeby grać do jednej bramki, żeby te sekcje nie rywalizowały ze sobą, że czasami też jest tak, że jak jakaś sekcja skończy trochę szybciej, to pomaga innej i tak dalej, nie? Jakby jedną z naszych wartości czterech, które mamy, jest zespołowość, także między innymi w taki sposób to wyznaczamy, ale też jak jestem przy tej zespołowości, to może o tym powiem. My na początku można przeklinać, ale takie słowa właśnie tak mocne. Pozwalam. Byliśmy w dupie. No to nie jest też takie przekleństwo, nie? Tak, dupa. Dupa, odcinek tutaj na końcu kręgosłupa, no jakby wiele osób jest z różnymi rzeczami w dupie, my też byliśmy w dupie, teraz pewnie też jesteśmy w dupie, ale już trochę mniej, wtedy byliśmy bardziej i jakby w ogóle nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy się na prowadzeniu biznesu, Andrzej trochę bardziej to ogarniał, ja tam w ogóle tego nie ogarniałem i tak musieliśmy się na początku uczyć, nie wiedzieliśmy w ogóle, dlaczego na przykład zatrudniamy danego pracownika, dlaczego z jednym się lepiej dogadujemy, a z drugim nie, a teraz jakby po latach już pracy i też rozwoju, mamy też skończone z Andrzejem studia MBA, czyli to są takie najważniejsze studia w Polsce dla menadżerów, dyrektorów, właścicieli itp. I stworzyliśmy wizję firmy, misję firmy, wartości, kodeks i teraz tak naprawdę podam Ci na przykładzie, bo myślę, że to jest ciekawe, może też kogoś, jakiegoś przedsiębiorcę to zainspiruje. Do firmy waszej się tak a propos zbliżamy, tak? Tak, tu na rogu. Machamy tutaj. Tam się właśnie garki kipią. No, przerwałam Cię, proszę. To tak wygląda, że na przykład powiedzmy, żebyśmy mieli pracownika, który narzeka. No. To my w tej chwili nie musimy temu pracownikowi mówić, słuchaj, narzekanie jest złe, jakby wiesz, nie narzekaj, no po co narzekać itp. Po prostu mamy zapisane wartości, którą jest kolejna wartość, optymizm, i mamy tam zapisane, nie narzekamy. I my po prostu pokazujemy, zobacz, tu w tej firmie czyli mamy komunikujemy wartość. Komunikujemy się inaczej po prostu, nie narzekaniem, tylko komunikatem, tak? Tak, ale chodzi też o to, że jakby mamy to zapisane, że nie narzekamy, przez to my nie musimy mu nic tłumaczyć. Jak chcesz narzekać, to możesz znaleźć taką firmę, gdzie po prostu nie mają z tym problemu, że ktoś narzeka, nie? No w naszej firmie, w naszych wartościach nie ma narzekania. I dzięki temu ta rozmowa jest jakby w ogóle bez emocji, bez niczego, po prostu coś jest zapisane i tyle, nie? Nie trzeba tego interpretować. Ale jednocześnie też zapewniacie im to właśnie przez tą zespołowość, jakby te wartości pozwalają wam łatwiej się komunikować z tymi pracownikami, tak? Tak, tak. Dobra, puszczę rowerzystę.
Może miał pierwszeństwo. Warto puszczać. Szalony mróz jest. Niech jedzie. Minus milion stopni. Minus milion stopni za bardzo, jak się zatrzyma. A w ogóle taki żart mi się przypomniał, że ktoś tam dzwoni, powiedzmy, że tutaj z Polski gdzieś tam na jakąś głęboką Syberię, czy gdzieś tam, no jakby nie wiem, czy to politycznie poprawne jest mówić o Rosji, ale dobra. Ktoś gdzieś tam dzwoni na jakieś, powiedzmy, w głęboką Syberię, czy w jakieś inne mroźne miejsce i mówi, że słuchaj, słyszałem, że u was jest minus 40 stopni, nie? No. A ten mówi, gdzie? Minus 60, minus 20 jest, nie? Mówi, nie, no ja słyszałem wszędzie wiadomościach, mówi, że u was minus 40 stopni, nie? Nie, no minus 20. On mówi, no to weź zobacz, wyjdź, wyglądnij przez okno i zobacz na termometr, że minus 60. A, no chyba, że na dworze. Także, no to nie było śmieszne, ale doskonale tą pogodę tutaj opisuje. Także u nas jest 20. Gosia po prostu się śmiała, u nas jest 20, zobacz. A u nas jest 20, ale na plusie tak na tym samochodzie. No. Tylko jak wyjdziemy, to będzie mniej. No dokładnie, także ktoś dzwonił, to też możemy mówić, że gdzie minus 8, u nas jest 22. U nas jest 22. Dobra, Krzysztof, przejdźmy do jakby do ciebie. W takim sensie do twojego rozwoju, do tego, co robisz, bo jesteś człowiekiem, który nie usiądzie na kanapie, nie lubi marnować. O, patrz, kamera spadła. Usiądę na kanapie, chyba że czytam, nie? A czekaj, to ja będę, no, może będę ją trzymał. No, no trzymaj, teraz już ona jest razem z tobą. Hej, mamy nowe spojrzenie kamerowe. Opowiedz o sobie, w sensie o twoich właśnie wszystkich szkoleniach, twoich wyprawach, o tym, co robisz. Może zacznijmy od tego, co teraz było ostatnio, czyli pojechałeś sobie do Skwierzyny, gdzie? Do domu dziecka, prawda? Tak jest, ale wiesz co jeszcze, jeżeli mogę, bo w ogóle możesz, czuję, że cały czas gadam i jakby wydawało mi się, że ty zawsze cały czas gadasz. Tak się zastanawiałem, czy ja ci tu nie zagadam po prostu. Nie? Ta kamera może latać, nie? To się może, nic nie dzieje, może, bo... weź ją ręką, tak wiesz, w miarę stabilizuj. W miarę stabilniczego, oprzemy ją. O, no. Dobra, ciebie też będzie widać, ale... No i rewelacje. No, spoko, no i mamy nowe oko tak. Autorozmownych. To zastanawiałem się nad tym i jakby doszedłem do wniosku, że ja kiedyś jakby lubiłem mówić o sobie i w ogóle opowiadać i tp i to mnie budowało, ktoś mnie podziwiał i tak dalej, no. A jakby zauważyłem, że ja teraz przestałem lubić o sobie mówić. Ja jeszcze to zgłębiam powoli, jakby dokładnie jeszcze tego nie rozumiem, ale bardziej wolę mówić na przykład o jakichś działaniach, które robię albo sam, albo wspólnie, ale też jakby pod tym kątem, że kogoś mogę czymś zainspirować. No. I tak jak naprawdę miałbym o sobie opowiadać, to już bym miał w głowie zaraz, żeby coś ci opowiedzieć, ale takiego, co też wpłynie na innych, nie? Nawet zauważyłem, że jak posty na Facebooku piszę i opowiadam tam o jakimś wyjeździe, to zawsze chcę przemycić też, wiesz, jakąś wartość, coś takiego rozwojowego itp. Także to też jest takie dziwne uczucie. No i tak, i jedną z takich rzeczy, którą staram się jakby pomagać ludziom i która mnie nakręca i która jest mega fajna, jest jakby jest dawanie wykładów po prostu, tak? Jestem, tak jak mówiłem, wykładowcą na Akademii Gorzowskiej, ale w tym semestrze mam pół roku przerwy. No i to jest doskonała okazja, żeby pochodzić w miejsca, które jakby też miały zapotrzebowanie, żeby ktoś tam się pojawiał i jakby pogadać. Także ostatnio byłem w domu dziecka w Skwierzynie. Fantastyczne dzieciaki, bardzo młode, ale też takie czuć, że jakby dużo można ich nauczyć, nie? Że jakby dużo można im dać wartości. Gdzieś na przykład jest coś takiego w nich, że ciężko im znaleźć nawet jedną pozytywną rzecz w sobie, tak? Także trzeba wtedy im obracać tą perspektywę, pokazywać, dlaczego warto, na przykład zadać im pytanie, a dlaczego warto? Znaleźć dwa powody, dlaczego warto znaleźć coś jednak pozytywnego w sobie, nie? I tak dalej. Także no jest to fantastyczne uczucie też później, jak dostaję od nich, nie wiem, jakąś laurkę, przychodzi do mnie Zuzia, która ma 7 lat i daje mi serduszko, w ogóle balonik i laurkę. No to wiesz, no to nawet teraz mam ciarki, czuję, jak to mówię, to łzy stają w oczach i no... To jakiej tam nagrody więcej chcesz, nie? No to pieniędzy nie chcesz dostawać, jakby zarabiać, no bo to jest fajna nagroda. Ale generalnie to się, Krzysiek, u ciebie kręci właśnie w nieocenianiu, w pozytywnym podejściu do życia, w rozwoju swoim, żeby wziąć jakby sprawę trochę w swoje ręce, nie tak, oceniać tak. Siebie, innych, tak? A przez to znaleźć jakieś tam, powiedzmy, uniwersalne szczęście i albo nawet takie proste, wiesz, błogość jakąkolwiek, tak? Jakby na tym to polega, te wszystkie wykłady, które masz w szkole, one się opierają o marketing, ale i o osobowość.
celowość? Tak, tak. Ja gdzieś tam często to łączę, nie? Tak naprawdę marketing to też jest psychologia i podejmujemy najczęściej wybory pod wpływem emocji, także gdzieś tam to się wszystko łączy. No i ja zawsze jakby mówię, że tą i teraz tym dzieciakom też mówiłem, o, nasza reklama, nie wiem, czy to będzie widać, jak ją pokażemy. Kurde, jaki moment nagrywamy. Ale nazywam się Smasza Dieta, jestem z Gorzowa i właśnie skończyłam 10 lat. Dobra. Poszło. Wracamy, yes. Tak. No to gdzieś tam tą supermoc, jaką taką można uzyskać, czy tą błogość, o której mówisz, to jest, wynika z tego, żeby jak najmniej oceniać innych. No my cały czas po prostu oceniamy, nie? No nie wiem, pierwsze 5 sekund spotkania z kimś to już jest filtrowanie kogoś. Tak. Nawet czasami sobie możemy to nie uświadomić, a i tak to robimy, nie? I wiesz, no jest ten tekst taki, nie znam się, to się wypowiem. No w Polsce jest 38 milionów polityków, trenerów, teraz są mistrzostwa świata, lekarzy, specjalistów od COVID-a, lekarzy. No jak ja się nie znam na koronawirusie, no to po prostu no nie mówię nic na ten temat. No staram się zgłębić i szukać jakby pod tą całą przykrywką tych tytułów clickbaitowych na jakichś autentycznych treści od osób faktycznie mądrych, które chcą mi coś tam powiedzieć. Także no super to uwalnia, jak się nie ocenia innych. To wtedy się człowiek tak dobrze ze sobą czuje, bo każdy z nas tak naprawdę robi jakieś głupie rzeczy, dziwne. Może źle się zachować, może się pomylić itp. No jakby, czy ja się pomylę w tym wywiadzie, czy się zająknę, no nie ma to już dla mnie kompletnie znaczenia. No jakby w ogóle cały czas teraz się kapnąłem, że jakby w ogóle w dialogu wewnętrznym nie byłem. Ja cały czas się tylko koncentruję, żeby dać jakąś wartość, żeby coś powiedzieć, a nie żeby teraz myśleć, o Boże, teraz na przykład splunąłem lekko, dobrze, że nie na ciebie, no to czy ja splunąłem, czy nie splunąłem, czy coś tam się stało, no po prostu skupiam się na tym, ściągam to z siebie, jak ja wypadam, a daję na siebie to, żeby jak największą jakby wartość dać innym osobom. No ale właśnie ja też czytałam bardzo fajne takie materiały, że bardzo dużo my jakby działamy pod punktem ego. Tak? Czyli jakby chcemy udowodnić nie sobie, nie robimy wiele rzeczy robimy nie dla siebie, tylko właśnie, żeby opinia nas oceniła tak, siak, śmak, jakby i wiele rzeczy nie są nam kompletnie potrzebne do życia. Także te wszystkie psychologiczne rzeczy, które poruszasz, to jest bardzo fajne. Łączysz to z marketingiem, prawda? Jakby na przykład założenie firmy, jak ze studentami się spotykasz? No tak, tak. To tak jak mówiłem, to wszystko jakby gdzieś tam jest powiązane i a propos tego, to też jest takie odkrycie, które jakby do mnie przyszło a propos tego nieoceniania i tych wszystkich rzeczami związanych z ego, to jest to, że ja kiedyś bardzo budowałem pewność siebie i budowałem ją na sukcesach i na mówieniu. Mi zobacz, teraz mnie się zapytałaś, co u mnie i tak naprawdę przyszliśmy do tego domu dziecka i jakby nie ciągnąłem tego wątku, nie mówiłem o tym, co robię, albo jakie inne rzeczy, a kiedyś, wiesz, skupiałem się na tym, żeby jakby mieć to, no podam jeden przykład, żeby już nie było, miałem powiedzmy 5.0 na studiach, na historii, tak? I wiesz, na tym budowałem jakby siebie, o ja, ale jestem super, bo mam 5.0 na studiach w Poznaniu i w ogóle, a teraz bardziej się skupiam na poczuciu własnej wartości, czyli niezależnie co robię, jak mnie ktoś ocenia itp., o to, żeby się czuć samemu dobrze ze sobą. Mhm. A te poczucie własnej wartości zyskuje się między innymi przez nieocenianie. Proszę Państwa, rzeczywiście to jest niesamowite, bo do tego byśmy jakoś tak szybko nie doszli, ale może to jest, to od dzisiaj można od tego zacząć, prawda, Krzysztof? Jakby nie oceniajmy w internecie. Albo jak najmniej oceniać. Jak najmniej, tak, nie? Dokładnie. A powiedz o Twoim sukcesie, czyli wejściu na Kilimandżaro w tym roku, powiedz. No wszedłeś? Tak. No wszedłem, ale nawet napisałem taki post, że nawet jakbym nie wszedł, to i tak bym wszedł. Bo tak naprawdę no każdy ma swoje Kilimandżaro i znowu bym teraz, wiesz, jakby nie wszedł i zobacz, bym już siebie oceniał, a nie wszedłem, jestem słaby itp. A jakbym wszedł, czyli wszedłem, to ale jestem super i w ogóle. A tak to bazując nie na pewności siebie, tylko na poczuciu własnej wartości, znowu mam w głowie to, że obojętnie, czy bym nie wszedł, czy bym wszedł, no to i tak jakby jest fajnie, nie? Bo skupiłem się na działaniu. To, że nie wszedłem, albo że doznałem jakiejś porażki, albo że coś tam się wydarzyło itp., to znaczy, że po prostu działałem. I jakby no zawsze jak się działa, no to można doznać porażki, można nie dostać. I myślę, że to działanie to jest też coś fajnego. Działanie bez oceniania i właśnie bez przywiązania do tego, czy dozna się porażki, czy nie. Jeszcze tylko na koniec powiem, że przecież każdy może z nas dawać własne definicje słów, na przykład definicję słowa porażka. Przecież nie musi definiować, że porażka to jest coś złego. A może porażka to jest na przykład okazja, albo porażka to jest wyzwanie, albo porażka to jest nauka. Dlaczego definiować porażkę według encyklopedii? Przecież to ktoś nam narzucił, no i co z tego?
No i proszę bardzo, i mamy rozwiązanie na dzisiejszy dzień. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad. Jeszcze raz. Dziękuję, przepraszam, że tyle gadałem, ale w sumie wywiad był ze mną. To... Także przyjechałam się z Krzysztofem, nie mam co go chwalić, bo zbudowano ma swoją właśnie wartość bardzo mocno. Tego Wam wszystkim naszym widzom życzę, żeby nie oceniać, dbać o siebie i rozwijać się, a przede wszystkim zajrzeć na stronę Smacznej Diety i zobaczyć, że może akurat to będzie jakiś taki początek, zdrowy początek tego, żeby zmienić swoje życie. A ja dziękuję bardzo Gosi, jak zwykle fantastyczny wywiad, duża energia, także rano nie trzeba pić kawy, ani jak ja piję yerba mate, tylko wystarczy się z Gosią spotkać. Wystarczy kolor Wojtka Szczesnego założyć mistrzowski. Dokładnie. Cześć, trzymajcie się, pa!